Cześć. W tym filmie zaprezentuję tanią kamerę termowizyjną z Chin za około 100 dolarów. Kamera termowizyjna daje nam możliwość zapisywania termogramów, czyli zdjęć termowizyjnych. Jak widzieliście, mamy tutaj detektor podczerwieni oraz kamerę światła widzialnego, dzięki czemu możemy zrobić zdjęcie z normalnej kamery, zdjęcie termowizyjne lub też mix, czyli połączenie obydwu kamer. Zapis jest generowany na karcie pamięci, którą wkładamy do naszej kamery termowizyjnej. Z instrukcji dowiemy się wszystkiego tego, co jest istotne, czyli co możemy zmienić, np. palety barw, emisyjność, jasność wyświetlacza i inne parametry. Kamera jest wygodna, mobilna i możemy ją zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie będziemy chcieli wykonać badanie termowizyjne. Jednak bardzo niska rozdzielczość detektora termowizyjnego na poziomie 32x32 piksele, czyli w sumie 1024 piksele, powoduje, że szczegółowość naszych termogramów, czyli zdjęć termowizyjnych, będzie bardzo niska. Ta kamera przykładowo nadaje się do badania termowizyjnego do kilku metrów, aby obraz miał jakąś dobrą szczegółowość. Jeżeli chcemy profesjonalnie używać kamery termowizyjnej, to musimy zaopatrzyć się w kamerę o kilkukrotnie wyższej rozdzielczości detektora termowizyjnego, czyli na przykład 640x480 pikseli albo 240x320 pikseli. Dzięki temu możemy z dalszej odległości wykonywać badania. Ta kamera jest kamerą amatorską do podstawowych badań i weryfikacji na przykład instalacji elektrycznych, na przykład przeciążenia jakiegoś przewodnika, przewodu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania podłogowego, czyli wykrywania miejsc, gdzie mamy jakieś zatory albo na przykład jakieś nieszczelności. Jak widać, możemy tutaj nakładać obraz z dwóch kamer, czyli kamera światła widzialnego, następnie po kolei co 25% nakładamy obraz termowizyjny. W zależności od naszej ochoty możemy wykonywać zdjęcia tego, co właśnie w tej chwili widzi kamera. Jak widać, są tu takie dwa dodatkowe celowniki, które automatycznie się poruszają. Są to celowniki, które pokazują nam temperaturę najmniejszą i największą. Tak więc, jak widzicie, jest to dosyć fajne urządzenie. Urządzenie możemy bardzo łatwo włączyć. Wystarczy kilka sekund nacisnąć przycisk po prawej stronie, a następnie obsługa urządzenia jest banalnie prosta. Wykonywanie zdjęć, zmiana podglądu, czy też zmiana jakichkolwiek ustawień jest tutaj banalnie prosta. Tu przykładowo mamy świeczkę, dzięki czemu mamy bardzo dobry kontrast. Możemy podglądać zdjęcia bezpośrednio w kamerze. Strzałkami przesuwamy. Możemy zmienić paletę barw. To jest bardzo istotne, ponieważ w różnych paletach barw inaczej będziemy widzieć rzeczywistość termowizyjną, dzięki czemu możemy lepiej zauważyć różnego rodzaju uszkodzenia instalacji wodnej, elektrycznej, czy też różnego rodzaju mostki termiczne. Emisyjność także możemy tutaj dostosować do własnych potrzeb. Należy pamiętać, że niektóre materiały takie jak szyba, szkło, folia mogą powodować, że musimy ustawić tutaj mniejszą emisyjność. Następnie możemy tutaj oczywiście zmienić temperaturę, czyli jednostki na Celsjusze lub Fahrenheity. Możemy ustawić włączenie lub wyłączenie dwóch celowników, które pokazują maksymalną i minimalną temperaturę. Jak widzicie, poruszają się one automatycznie. Możemy zmienić datę, godzinę. Możemy zmienić jasność wyświetlacza naszej kamery termowizyjnej. Wyświetlacz ma rozdzielczość 240x320 pikseli. I możemy ustawić automatyczne wyłączenie urządzenia, gdy nie będziemy go używać. Jak widzicie, jest to mobilne, ciekawe urządzenie do podstawowego, amatorskiego używania. Zapisywanie zdjęć na karcie pamięci nie stanowi żadnego problemu. Obudowa jest plastikowa i ma wstawki gumowe
dzięki czemu urządzenie nie wyślizguje się z dłoni. Dodatkowo mamy jeszcze podświetlenie LED, które przyda się wieczorem, gdy będziemy wykonywać jakieś zdjęcia, czy też będziemy chcieli doświetlić jakieś miejsce. Tutaj mamy przewód USB micro USB, który jest w zestawie. Możemy go wykorzystać, aby podłączyć urządzenie do komputera i urządzenie, czyli nasza kamera, będzie traktowana jako zewnętrzna pamięć. Czyli od razu widzimy zawartość i możemy przejrzeć zdjęcia, jakie wykonamy za pomocą naszej kamery. Jak widzicie, do podstawowego badania termowizyjnego ta kamera jest wystarczająca. Jednak nie będzie wystarczająca do badań już takich szczegółowych, z dalszej odległości. W mojej opinii to urządzenie możemy używać do kilku metrów, na przykład do 4 do 5 metrów, aby uzyskać w miarę sensowny obraz. Minimalna odległość od kamery powinno to być około pół metra, ale bez problemu można też i na mniejszą odległość wykonywać badania termowizyjne na własne potrzeby. Tutaj możemy spojrzeć, jak jest nagrzana świetlówka, podświetlenie matrycy. Czyli różnica pomiędzy obudową a matrycą. Dzięki czemu można znaleźć ewentualne miejsca niedoskonałości czy też uszkodzeń. W tylnej części laptopa mamy kanały wentylacyjne, z których wydobywa się ciepłe powietrze. Okiem tego nie dojrzymy, a za pomocą kamery termowizyjnej widzimy to bardzo dokładnie. Bardzo dobrze jest używać urządzenie w sposób nieruchomy, czyli ustawić je na przykład na statywie, dzięki czemu obraz będzie najbardziej dokładny. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć! Dajcie znać, co myślicie na temat tego urządzenia.